Witam Was ponownie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Już wiemy, jaki będzie temat, jaki też tytuł dzisiejszego wieczornego kazania. Krótko, stanowczo i tak jak zapowiadałem, dość już tego gadania. Przyszła pora zmierzyć się z tym tematem. Od dawna zdajemy sobie sprawę, że same słowa, same tylko puste obietnice, same wzniosłe wypowiedzi i kwieciste zdania nie mają dla Boga żadnego znaczenia. On tu nie organizuje żadnego castingu na najlepszego mówcę, czy konkursu na najpiękniejszą modlitwę tygodnia. On patrzy na nasze serca i coraz częściej zdajemy sobie sprawę z tego, że coraz częściej płaczę, zamiast się cieszyć, gdy słyszę to, co mówimy. Tak jak już Wam mówiłem tutaj kiedyś, zostałem poniekąd sprowokowany do podjęcia tego tematu, kiedy słuchałem świadectwa pewnego oficera armii amerykańskiej, który zajął się taką właśnie dogłębną przebudową relacji między żołnierzami. Zaczął się troszczyć o ich relacje z rodzinami. Zdawał sobie sprawę z tego, statystyki nieubłagalne, że wśród tej grupy żołnierzy, którą się zajmował, wykonujących bardzo trudną i niebezpieczną służbę, jest mnóstwo ludzi, którzy popadają w alkoholizm, narkomanię. Jest tam mnóstwo rozwodów i nie można się tak po prostu pogodzić z tym, że no trudno, taką mają trudną służbę, która przerasta ich też mentalnie, psychicznie, i takie owoce muszą być. On wiedział, że Bóg ma na to lekarstwo. I powiedział coś bardzo ważnego. Oczywiście nie mogłem im oficjalnie mówić o Bogu. Jestem chrześcijaninem. Ale nie mogłem im oficjalnie mówić o Bogu. Nie mogłem czytać pisma. To zakazane w armii. Ale bardzo mi się ten układ spodobał. Bo dość już tego gadania. Pora na czyny. Pora na to, by nasze relacje były rzeczywiście takie, jak Bóg tego oczekuje. A nie byśmy tylko mówili ciągle, że takie być, tak być powinno, że tak należy postępować, że tak należy żyć, podczas gdy także często nasze życie, nasze relacje, nasze postępowanie są gruntownym zaprzeczeniem tego, o czym czytamy i o czym mówimy. Powiedział, bardzo mi się ten układ podoba. Wiecie, kiedy to usłyszałem, coś tak znajomego zadźwięczało w moim sercu i przypomniałem sobie, jak 4 lata temu przygotowywałem projekt ośrodka na Koprowej i w pewnym momencie dowiedziałem się, że to miasto, to MOPS będzie decydował, kto tam trafi. Tylko i wyłącznie osoby ze skierowaniem z MOPS-u. Gdzieś coś we mnie zawrzało, no bo przecież no to my się angażujemy, to nasze środki, to w większości ciężko zdobyte, oczywiście dzięki Bożej łasce, ale przez nas tam będą przekazywane, to nasza społeczna praca, to my wkładamy w to tyle serca, a oni tak se będą po prostu nam przysyłać. O. I wtedy Bóg bardzo kategorycznie do mnie przemówił. Najpierw mi przypomniał, że wszelka władza pochodzi od Boga. Myślę,
No tak, i co? To oni są władzą, która ode mnie pochodzi. I to oni będą decydować, kto tam ma trafić. I nagle przyszła do mnie ulga. Przeprosiłem Boga, bo zdałem sobie sprawę, że my są takie skłonności mamy i dziwnego, no, póki cielesni jesteśmy. Wybieralibyśmy sobie, prawda, Bogusiu, te lżejsze przypadki. Wybieralibyśmy sobie tych, którzy by nam pasowali, którzy by nam się podobali, którzy według naszej oceny rokują jakąś nadzieję, że być może się nawrócą, albo przynajmniej takich, żeby było z nimi jak najmniej kłopotu. A te trudniejsze przypadki, to byśmy tak, no Boże, przecież Ty wiesz, że tego nie potrafimy, że to szarafa nasze, moje możliwości. Cudowną rzeczą jest, że mogliśmy pozwolić, by to Bóg decydował, kto tam ma trafić, a nie my. I choć nieraz zdarzają się jeszcze takie starcia, to jednak zawsze jestem skłonny wtedy powiedzieć: Boże, ja wiem, że Ty masz rację. Nie mam zamiaru udowadniać Bogu, że się tym razem pomylił i przysyła niewłaściwego człowieka w niewłaściwe miejsce. Ale On wie, co robi. Tej władzy, tak się wydaje, że to oni decydują. Oni są od Boga dani na tą działkę, na tą dziedzinę tutaj działalności. To ich Bóg używa, by tych, których On wypaczył, tych, których serca już są przygotowane, tych, których płacz, jęk usłyszał, tych, których wzdychanie doszło do Jego tronu. On ich przysyła do nas, a my tak często nie mamy pojęcia, dlaczego właśnie ten, a nie tamten na przykład. To cudowna ulga była po prostu powiedzieć: dobrze, Panie, niech tak będzie. To oni decydują, a my przyjmujemy zgodnie z umową i dokładamy wszelkich starań, by usłużyć im najlepiej, by wszystko, co robimy, czynić jak dla Pana. 2000 lat temu diabeł był przekonany, że jest o krok od zwycięstwa. Zajął się bardzo starannie sercami wielu religijnych ludzi. Zaślepił ich oczy, zatkał ich uszy. Nie widzieli, nie rozpoznali, słyszeli nie to, co usłyszeć powinni. Odrzucili Jezusa. Wzbudził w ich sercach nienawiść. Zawiść, nienawiść, zazdrość. Jak czytamy, opętał serce Judasza, by ten go zdradził. Jeszcze krok, jeszcze chwila. Jezus zostanie ukrzyżowany i będzie jego zwycięstwo, zwycięstwo diabła. I w tym momencie na krzyżu, kiedy diabeł myślał, że osiągnął już pełny sukces, w tym momencie zorientował się, usłyszał, wykonało się. Zobaczył swoją totalną porażkę, swoją totalną klęskę. Trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał, pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał piekło. To, o czym diabeł był przekonany, że będzie jego zwycięstwem, okazało się jego totalną porażką. Diabeł, ten wąż starodawny, przez te 2000 lat wcale się nie nawrócił. Nie zmądrzał, nie upamiętał się. On ciągle czyni rzeczy bardzo podobne. Możemy go rozpoznać w tych jego działaniach. On nic nowego nie czyni. Dzisiaj próbuje zamknąć chrześcijanom usta, by nie mówili o Jezusie. W wielu krajach, w wielu miejscach, w wielu urzędach już mu się to udało. Zaciera ręce i mówi: no, jeszcze krok,
i zwycięstwo będzie moje. Ściągnąłem, posłałem Januszowi link na film, który we wtorek chcę, żebyście zobaczyli, krok po kroku. Tak wzdychaliśmy z Ilonką, że jeszcze niedawno rzeczywiście można było w Stanach tak oficjalnie w szkołach mówić o Bogu. To nie było nic ani dziwacznego, ani nie jakiegoś nie z tej ziemi. To było coś naturalne. Ile tam się zmieniło od tego czasu. Jeszcze oglądaliście filmy Bóg nie żyje 1 i 2 i zobaczyliście, jakie są konsekwencje mówienia o Bogu. Diabeł robi wszystko, żeby zamknąć nam usta. Czy nie powinniśmy właśnie tak, jak ten oficer armii amerykańskiej powiedzieć, bardzo nam ten układ odpowiada. Dość już tego gadania. Pora na czyny. Pora zacząć tak żyć, jak mówimy, jak głosimy, jak czytamy, jak się domagamy od innych. A jak to tak ciężko wprowadzić w życie. To, co diabeł planuje jako swoje zwycięstwo, lada moment może się okazać wspaniałym zwycięstwem Kościoła. Bo przestaniemy gadać, a zaczniemy działać. Bo przestaniemy się przechwalać, dumą chodzić i mówić, ja jestem chrześcijanin, ale jak nie mówi, że jest chrześcijanin, to nikt nawet nie jest w stanie się domyśleć, że to on coś z chrześcijaństwem ma wspólnego. To wielka łaska dla nas, kiedy nam zakażą mówić, a będziesz głosił Jezusa całym sobą. Będziesz żywym listem napisanym przez Boga do tego świata. Wielu za fasadą pięknych słów kryje swoją byle jakość, swoją gnuśność, swoją niewiarę. Wyjdzie, wszystko stanie się wtedy jawne. Będą patrzeć i mówi, zgadywać, to chyba chrześcijanin. Gdyby on nie był chrześcijaninem, to tak by nie postąpił. Gdyby on nie był chrześcijaninem, to tak by nie zareagował. To tobie się będą przyglądać. Ja myślę, że pastor Jurek bardzo lubi ten fragment, kiedy tam iluś Żydów przybiegnie, chwyci się twojej szaty, bo z wami jest Bóg. Nie dlatego, że głośno o tym Bogu mówimy, ale że żyjemy tak, jak tego ten Bóg od nas oczekuje, że jesteśmy żywymi listami, jesteśmy świadectwem, a nie tylko opowiadaniem, że dobrze by było, gdyby. Kiedy przygotowywałem się do tego właśnie tematu, zobaczyłem, że fragmenty Biblii, wersety Biblii, które powinienem dzisiaj przeczytać, które powinienem dzisiaj tutaj przypomnieć, to są fragmenty bardzo, ale to bardzo znane. Aż dziw, sam sobie się dziwię, że tak łatwo przechodzimy nad tymi fragmentami do porządku dziennego, tak łatwo je traktujemy, zwykłe słowa. Kiedy ja dzisiaj jeszcze po południu czytałem, zdumiewałem się, że przecież tu jest czarno na białym powiedziane to wyraźnie, stanowczo, kategorycznie. To, o czym chcę mówić, a my te wersety traktujemy często jakby to nie były słowa Pana Jezusa, jakby to było te mniej ważne słowa Pana Jezusa, albo jakby te słowa Pana Jezusa nas nie dotyczyły. Ich, tamtych, onych, tak, ale nie nas. Jest taki fragment Ewangelii według świętego Łukasza, 12 rozdziału, który zawsze, odkąd się nawróciłem, odkąd zacząłem czytać Ewangelię i przejmować się tym, co czytam,
zawsze był szczególnie ważny dla mnie i do dzisiaj nie stracił tej ważności i do dzisiaj nie zapominam o tym fragmencie. Staram się żyć tak, jak ten fragment mówi. Bądźcie od 36 wersetu 12, od 36 Ewangelii Łukasza. Bądźcie podobni do ludzi czekających na powrót swojego Pana z wesela, abyście, gdy przyjdzie i zapuka do drzwi, natychmiast mu otworzyli. Szczęśliwi ci słudzy, których Pan w chwili przyjścia zastanie na czuwaniu. Zapewniam was, że opasze się fartuchem, usadzi ich przy stole, po czym podejdzie i będzie je usługiwał. Czy przyjdzie przed północą, czy przed czwartą nad ranem, szczęśliwi oni, jeśli ich tak zastanie. To zaraz weźcie pod uwagę, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie zjawi się złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas kierujesz tę przepowiedź, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział. Piotr też miał ten dylemat. Czy to do nas, czy to do wszystkich, takie ogólnie. No bo przecież my tutaj jesteśmy przy tobie, to my ten. I wtedy Pan Jezus odpowiedział, Pan odpowiedział, a kto jest tym wiernym i rozważnym rządcą, którego Pan ustanowił nad służbą w swoim domu, by jej rozdzierał zboże we właściwym czasie? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan po powrocie zastanie przy tym zajęciu. Zapewniam was, że postawi go nad całym swoim mieniem. Jeśli jednak ten sługa powie w swoim sercu: mój Pan zwleka z przyjściem, i zacząłby bić młodszych służących i służące, jeść, pić i upijać się, wówczas, gdy przyjdzie Pan w dniu dla sługi nieoczekiwanym i o godzinie dla niego nieznanej, surowo go ukaże i potraktuje na równi z niewiernymi. Ten sługa, który znał wolę Pana, lecz nie poczynił przygotowań lub nie zastosował się do jego woli, odbierze wiele razów. Natomiast, który jej nie znał, a zrobił rzecz godną kary, odbierze mniej razów. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać. I od tego, komu wiele powierzono, wiele więcej będzie się wymagać. Więcej będzie się wymagać. Ten fragment, tak jak mówiłem, towarzyszy mi od bardzo dawna, od 20 lat. I choć nigdy nie czułem się godny, by Pan mi powierzał klucze, by mnie posyłał właśnie do, by czynił mnie rządcą, szafarzem, to jednak On w takim miejscu mnie stawia, a ja wiem, że moja odpowiedzialność przed Nim to odpowiedzialność, by być wiernym temu, czego ode mnie oczekuje. I powiem wam, że jest to dla mnie błogosławieństwo, że mogę w ten sposób sprawdzać, badać moje serce. Sprawdzać, czy ciągle jestem tym, który czuwa. Czy ciągle jestem tym, który nie zwątpił, że Pan może przyjść w każdej chwili. To nie trzymanie mnie pod lufą czy w jakimś ciągłym strachu. To radość tego, że jestem przygotowany, że dom, którym zarządzam, jest przygotowany na spotkanie z Panem, na Jego powrót. Kiedy przyjdzie, ucieszy się. Pamiętam takie kazanie brata Suturskiego w Ustroniu, kiedy mówił, czytawał słowa Jezusa: tylko czy Syn Człowieczy zastanie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I brat Suturski:
Tak jakby odpowiedział wówczas Panu. Tak, Panie, zastaniesz, bo my tu będziemy. Bo my tu będziemy. To ta gotowość. A więc fragment znany i nie tylko przecież mnie, ale wielu z nas. Ale jak wielu podchodzi do tego fragmentu taką lekkością, tak jakby to mimo wszystko większego znaczenia nie miało. Więc to jak Piotr się pytał, czy to do nas, czy to do innych, czy to do tamtych, czy to do wszystkich, czy to tak ogólnie. Bo my to przecież, no wiesz, że jesteśmy tutaj. A kto jest tym sługą, któremu powierzyłem? Przecież to wy. Przecież to wam powiedziałem, co należy czynić. Czego od was oczekuję. I to o was mówię, że sługa, który wie, co ma czynić, a nie czyni, odbierze bardzo, ale to bardzo surową karę. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, od wersetu 15. Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą oni do was w owczej skórze, wewnątrz jednak są drapieżnymi wilkami. Rozpoznacie ich po owocach, bo czy zbiera się winogrona z cierni albo figi z ostu? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute owoc bez wartości. Dobre drzewo nie może wydawać marnych owoców, a drzewo zepsute dorodnych. Każde drzewo, które nie wydaje dorodnych owoców, wycina się i wrzuca do ognia. Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. Ileśmy nasłuchali się już tutaj, choćby pustej gadaniny. Ilu przychodziło, by opowiedzieć nam fałszywą Ewangelię. Ilu wymądrzało się, że tak brzydko powiem, obrażało wręcz, kiedy mówiliśmy, że kłamią, że zwodzą, lub że po prostu nie mają racji. Serce się kraje, kiedy patrzymy dzisiaj na owoce ich pustej gadaniny. Już aż strach pomyśleć o tych, których zwiedli, których oszukali tą gadaniną, którzy za nimi poszli, bo im się spodobały te gładkie słówka. Przecież on przyszedł jako owieczka. Wyglądał jak owieczka, taki milutki. Nic tylko pogłaskać. Wszyscy patrzyli na jego, ojej, jaki on piękny. Ale przyglądamy się ich życiu, patrzymy na owoce i budzi to przerażenie. To nie jest tak, że mogą sobie bezkarnie opowiadać to czy siamto, a my, biedni, zdezorientowani, nie mamy pojęcia, co wybrać, kogo słuchać, za kim pójść. Bóg mówi, przyjrzyjcie się owocom. Przyjrzyjcie się owocom. I wcale nie trzeba być jakimś super inteligentnym, super dociekliwym, wypełnionym jakąś super poznaniem. Znaczy się przyjrzeć i powiedzieć, nie. Mnie takie owoce nie interesuje. Jak moje, jak twoje słowa mają się do owoców, które dziś wydajemy. Trudne pytanie, prawda? I ten sam rozdział, 7 rozdział Ewangelii Mateusza od 20
pierwszego wersetu. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. W Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy Was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdego natomiast, kto słucha moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Gdy Jezus skończył mówić, tłumy były zdumione jego nauczaniem. W odróżnieniu od znawców prawa uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza. W tłumaczeniu Brytyjki uczył, mówił jak ktoś mający moc. Te słowa również przez nas powtarzane mają moc do działania. Mają moc do wykonywania. Mają moc do wdrażania ich w życie. Kiedy zatrzymujemy się tylko na pustej, przepraszam, gadaninie, bo ktoś powie, no przecież to Ewangelia, przecież to Słowo Boże. Ale kiedy zatrzymujemy się w momencie, kiedy pora rozpocząć działanie, czynimy z tego pustą gadaninę. Czynimy z tego słowa, które żadnej mocy nie mają, a z Jezusa czynimy kogoś, na kim nie spoczywa żadna władza. Powiedział, powiedział i na tym się skończyło. Naobiecywał, naobiecywał i sobie poszedł. Jeżeli nie tylko będziesz słuchał, ale i wykonywał, to żadna próba, tak nawet jak przedtem wam opowiadałem, prosiłem o modlitwę o tego przyjaciela, umieranie bliskiej osoby, konieczność opiekowania się tą osobą przez dłuższy czas i nagle ten dom zbudowany na piasku, choć stał przez 30 parę lat przecież, runął, bo jeżeli tylko mówimy, a nie wykonujemy, jesteśmy tymi kupcami, jesteśmy tymi bezmyślnymi budowniczymi, którzy na piasku, bez fundamentów stawiają dom. Jest pewien problem, który narobił wiele niedobrych szkód też i wśród nas. Wychowani byliśmy gdzieś tam w tych katolickich teologiach poglądach i sprawa dobrych uczynków towarzyszyła nam niemalże od małego. Ale wiecie, nawet trochę więcej było wśród nas osób takich jak ja, kiedy starałem się te dobre uczynki od dzieciństwa jakby zbierać, jak najwięcej ich czynić. I tak robiłem do czasu, kiedy w moim grzechu pojawiło się już tyle, w moim życiu pojawiło się tyle grzechów, że nie byłem w stanie, tak powiedzieć, zrównoważyć tego. To taka naturalna była ten, że
No każdy zły czyn zastąpi jakimś dobrym i ten, tylko że potem nie nadążałem. Było więcej zła niż dobra i odpuściłem sobie oczywiście czynienie dobra, a nie czynienie zła. I każdy z nas dochodzi w pewnym momencie do takiego przekonania, takiej niemalże pewności, że choćbyśmy się nie wiem jak starali, to tymi dobrymi uczynkami nie jesteśmy w stanie pokryć zła, któreśmy w życiu narobili. I wielu w tym momencie właśnie, w dobrym momencie, otrzymuje tam czas łaski, czas upamiętania, że nasze zbawienie jest z łaski przez Jezusa Chrystusa, przez Jego śmierć, przez Jego krew, przez Jego zmartwychwstanie, a nie przez nasze uczynki. Że mimo tego, cośmy, ileśmy tego zła narobili, Jezus to wszystko, za to wszystko zapłacił. I nie naszymi ciągle niedoskonałymi, ciągle zbyt małymi staraniami, ale mocą Jego krwi jesteśmy zbawieni. I ten moment dla wielu, diabeł wykorzystuje taki też moment tej ulgi, jest sygnałem, w takim razie już nic dobrego robić nie muszę. No, ma nawet jeszcze niektórzy zaczynają w tym momencie się obawiać, że zaczną mnie podejrzewać, że nie wierzę w łaskę Jezusa Chrystusa, że nie wierzę w zbawczą moc Jego śmierci, że staram się do tego dobrymi uczynkami coś jeszcze dorobić, a ja przecież już zmądrzałem, a ja już przy tym jestem oświecony, a ja już jestem protestantem, a więc ja już niczego mu robić nie muszę. Spotkałem się z takim zdumiewającym wręcz oskarżeniem, że wątpię w moc Chrystusowej śmierci, w moc Chrystusowej ofiary. Jeszcze zanim napisałem książkę Poławiacze Pereł, pisałem pracę dyplomową na KSB, Bezdomni jako Kościół. I tam powołałem się na fragment przypowieści Salomona, znany dobrze nam wszystkim jako pochwała dzielnej kobiety, dzielnej niewiasty. Wspomniałem, że słyszałem kiedyś siostrę w zborze, która po odczytaniu tego fragmentu westchnęła, mówi, przecież to nie jest jedna kobieta, to musi być ich co najmniej 6, żeby podołały temu wszystkiemu. Że to jest rzeczą niemożliwą, by taka kobieta w ogóle żyła i istniała. A przeczytajmy sobie. 31 rozdział przypowieści Salomona od 10 wersetu. Dzielna kobieta, któż taką znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce męża jej ufa, korzyści mu nie braknie. Darzyć go będzie dobrem przez wszystkie dni swego życia. Dba ona o wełnę i len, pracuje z zapałem. Jest jak statki handlowe, sprowadza żywność z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc, dzieli pokarm dla rodziny i służby. Kiedy chce nabyć pole, nabywa. Z pracy rąk zasadza winnicę. Nie boi się trudnych wyzwań. Jej ramiona są gotowe im sprostać. Jest świadoma jakości swych dzieł. Jej lampa nawet nocą nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel. Jej dłoń umie uchwycić wrzeciono. Otwiera przed ubogim swoją dłoń. Swoją rękę wyciąga ku biednym. Nie zaskoczą śniegi jej domu, bo każdy ma podwójne ubranie. Potrafi uszyć okrycie, nosi szaty z bisioru i purpury. Jej mąż jest powszechnie szanowany i zasiada wśród starszych kraju. Wyrabia i sprzedaje bieliznę, a kupcom dostarcza pasów.
jej ozdobą siła i dostojność. Przyszłość patrzy z uśmiechem, gdy mówi, wypowiada się mądrze. Jej słowami rządzi prawo łaski. Czuwa nad biegiem spraw domu, nie je chleba zdobytego bez pracy. Jej dzieci nazywają ją szczęśliwą, a mąż powstaje i wychwala. Wiele kobiet radzi sobie wspaniale, ale ty przewyższasz je wszystkie. Złudny jest wdzięk i zwiewna uroda, lecz kobieta, która liczy się z Panem, godna jest chwały. Niech korzysta z owocu swych rąk, niech jej czyny przysparzają jej sławy. No, biedne, współczesne kobietki rzeczywiście, próbując zmierzyć się z tym ideałem napisanym, spisanym przez najmądrzejszego z najmądrzejszych, Salomona, muszą powiedzieć, to nie na moje siły, nie na moje możliwości. To w ogóle jakiś niemalże wyzysk człowieka przez człowieka. Mąż zasiada w bramach, męża podziwiają, mężowi się kłaniają, a ta widura tyra od świtu do nocy, a w nocy jeszcze lampa jej nie gaśnie, łapie zawrzeciono i jeszcze, prawda, jak statek handlowy, takich statków handlowych tutaj widzimy, jak jadą z wózkami, prawda, złożąc żywność ze wszystkich wielu miejsc, no ale na tym złożeniu się kończy. Też często niestety. Wtedy, kiedy czytałem ten fragment, kiedy słyszałem też tą szczerą, prawdziwą, no taką płynącą z serca wypowiedź tej naszej siostry, Bóg tak wyraźnie mi powiedział, a ja znam taką niewiastę. To moja oblubienica. To mój Kościół. I tak czytam to jeszcze raz i myślę, no tak. To wszystko ma czynić Kościół. Natomiast jej męża, naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego oblubieńca, będą wówczas wychwalać, podziwiać, będą się mu kłaniać, będą oblubienica, niewiasta, przynosi chwałę swojemu mężowi, swojemu Panu, prawdziwą. Budzi podziw. Z radością podzieliłem się tym odkryciem. Z radością też wspomniałem o niej w książce. I wówczas jeden z kochanych braci, bardzo mądrych, naprawdę mądrych, jego wiedza przerasta moją wielokrotnie. I to nie tylko moją. Prawie się wściekł na mnie. Mówi, ty myślisz, że Kościół musi robić to wszystko, żeby się Bogu podobać? Że to jest warunek, żeby można być oblubienicą? Że jak Kościół tego nie będzie robić, to co? Jezus powie, to nie moja oblubienica? Powie Kościołowi, nigdy cię nie znałem? Jakim prawem tak myślisz? Znowu chcesz wracać do uczynkowości, tak jak cię kiedyś, prawda? On był przy tym, nie, wyrwano stamtąd, ale... Byłem zdumiony i przerażony. Myślę, że tego typu mądre rzeczy paraliżują działania wielu spośród nas. Żeby ktoś sobie nie pomyślał, że ja znowu uczynkami próbuję sobie zasłużyć. I ja nic nie muszę robić. Jezus wszystko dla mnie zrobił. To dlaczego? Przed chwilą czytaliśmy o tych, którzy usłyszą, nigdy was nie znałem. Jak to, Panie? Głosiliśmy Twoją Ewangelię, wyganialiśmy demony, prorokowaliśmy w Twoim imieniu, a Ty mówisz dzisiaj, że nas nigdy nie znałeś? Dlaczego te słowa dla nas są tak trudne do zaakceptowania? Ten mądry brat głosi Ewangelię tak,
jak to też czytaliśmy, że lud się zdumiewał nad słowami Jezusa, bo głosił nie jak ci mądrzy, wiedzę mający, ale jako ten, który ma moc, który ma władzę. To ten, do którego to nie są tylko puste słowa, marzenia, które można między bajki włożyć. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wersety od 31. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie: wyróżnieni przez mojego Ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A sprawiedliwi zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Król natomiast odpowie: zapewniam Was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie: odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie ubraliście mnie. Chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Oni zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Zapewniam Was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. I odejdą ci ludzie, by ponieść wieczną karę. Sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. Przecież dobrze znamy te fragmenty. Przecież dla nikogo z nas to nie była jakaś nowość. Ojej, pierwszy raz o tym usłyszałem. Żyjemy w kraju chrześcijańskim. I czy byłeś wcześniej katolikiem, czy już od dzieciństwa jesteś protestantem? A nawet jeżeli byłeś do tej pory ateistą, to co jak co, ale te fragmenty, które dzisiaj czytałem, przypomniałem, gdzieś kiedyś przynajmniej obiły ci się o uszy. To skoro to wszystko takie oczywiste, to dlaczego ciągle kończy się wszystko na pustej gadaninie? Dlaczego tak trudno ruszyć dalej, by dowieść temu światu, że to są słowa mocy, że to są słowa Króla Królów i Pana Panów, że to powiedział ktoś, kto ma władzę nad tym światem, a my te słowa przekazujemy dalej i idziemy wykonać. I nawet jak nam zabronią o tym mówić, jak nam zabronią wymieniać Jego imię, to całe życie Twoje, wszystkie Twoje pragnienia, całe Twoje zaangażowanie, Twoja gorliwość
będą świadczyły, że ten, który cię posyła, że ten, który cię tak ukształtował, że ten, któremu służysz, to jest ktoś, kto ma moc, kto ma władzę. To jest król królów i pan panów. I kiedyś każde kolano się zegnie, każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. To, co dzisiaj dla diabła może się wydawać zwycięstwem, już o krok i zabroni wszystkim. I już nigdzie, już nie wolno używać Boże Narodzenie, już niepoprawną rzeczą się okazuje być gwiazdka na choince. Tak, bo kojarzy się niewłaściwie z jakąś tam może betlejemską. Zakaz gwiazdek na choinkach już wymyślili. Wiesza się tam jakieś karoce, tak? Co tam jeszcze, Ilonka? Dynie, o, dynie na choince się wiesza. Świetnie, dynie zawsze rosły na choinkach. Wszystko pasuje. Diabeł myśli, jeszcze trochę i wygram. Wygra, jeżeli będziemy tylko gadać. Użalać się, że nam nie pozwalają gadać? Kto z nas dzisiaj może powiedzieć, podoba mi się ten układ? Wreszcie jestem zachęcony. Jestem przymuszony, jestem pociągnięty, by te niegdysiejsze słowa wreszcie przekuć w czyny. By to wreszcie wyglądało tak, jak ma wyglądać, a nie tylko ciągle było szczerze. Planów, obietnic, przypuszczeń, domniemań. Miłość to coś bardzo, bardzo aktywnego. Boża miłość to nie wzdychanie, użalanie się, nie tylko współczucie, otwieranie oczek i sparkiwanie naszych nosków. Boża miłość to moc do działania. Moc do przedstawiania sobą naszym życiem Jezusa. Dość tego gadania. Bierzmy się, kochani, do roboty. Już czas. Amen.